Hej moi drodzy, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Shira, bardzo miło mi was powitać w grze Stray. Tak kochani, gramy dzisiaj sobie w nową gierkę, która w sumie wyszła dnia 19 lipca, godzinie 18. Znów jestem zirytowany ogólną postawą twórców, no ale to może już powiem wkrótce. Aczkolwiek, czym jest Stray? Stray jest przygodówką, gdzie wcielimy się w kota, kochani. Ja będąc największym chyba kociarzem w Europie, tak, uwielbiam koty, boże, nawet mam w sumie kanał poświęcony, czy kanał tematyczny z kotem, jakby nie patrzeć. Jestem największym kociarzem, dlatego ta gra od razu mnie zaintrygowała. Więc ten gameplay będzie przez pryzmat człowieka, który koty ubóstwia, po prostu ubóstwia. Więc na pewno możecie się spodziewać tego, że w pewnych momentach będę się po prostu zachwalał kocimi nawykami, które tutaj spotkamy. No i co? Mam nadzieję, że wam się to spodoba. I mam nadzieję, że Stray dokończymy. Podobno przygoda jest na około 5 godzin gry. Ile w tym prawdy? Zobaczymy. Tak czy inaczej, żeby nie przedłużać, rozpocznijmy nową grę. Ja jeszcze jej nie włączałem, więc to będzie taki surowy gameplay. Mam nadzieję, że dźwięki nie będą zbyt głośne. Ale to już wyjdzie w praniu. Rozpoczynajmy. No, jakie smutne kotki. Piękne kotki. Dużo kotków, całe 3 sztuki. 4 sztuki. Jakbym widział moje damessy, no. To damessy. I tak kochani, gramy na kontrolerze od Xboxa. Na razie widzę, że gra dosyć płynnie chodzi. Możemy to skakać. Jakaś klawiszologia? Tu jest zoom. Tym mamy kamerę. Na razie skakać chyba nie możemy. Możemy miauczeć pod kółkiem. Jakie świetne. Że pod kółkiem. Pod B. Jej. Będę chodził i miauczał. Całe życie miauczał. O! Boskie. O, i teraz będzie droczenie się. O, jakie słodkie. Już uwielbiam tą grę. Już tą grę uwielbiam, naprawdę. Uwielbiam koty. Uwielbiam koty. Coś pięknego. Ocieranie się, zostawianie zapachu. Oj. Mruczki. O. Świetne, naprawdę świetne. Dobra, tylko co mamy zrobić? Czy mamy gdzieś pójść? Gra nam nic nie tłumaczy na razie. Mamy iść spać może. Mamy kartonik swój nawet. 4 piękne mruczki, no. Zaczyna się świetnie. Zaczyna się świetnie. Rudziaszek. I wydaje mi się, że gramy kotką. Zaraz wam powiem dlaczego. Ogólnie jako jedyne... Znaczy ogólnie kotki jako kotki mogą mieć jedynie trójkolor. A widzę, że tutaj nasz kotek ma takie trzy widoczne kolorki. Rudy, biały i delikatnie taki brązowo-czarny, coś takiego. Więc łatwo potem rozpoznać, czy mamy do czynienia z kotką, czy z kotem. Tak, ewidentnie to jest kotka. Ewidentnie to jest kotka. Za murem. Ok.
Powiem wam szczerze, że ja w sumie się o tej grze dowiedziałem dosyć późno. Tak naprawdę ja ją kupiłem dopiero w dniu premiery, czy przed premierą teoretycznie, bo kupiłem około godziny 10 nad ranem, a o 18 była premiera. Ale jak w sumie, czy ja widziałem ją wcześniej, ale tak się dosyć zastanawiałem, czy warto, czy nie warto, no bo to jednak przygodówka, czy ja lubię przygodówki, ale jednak te koty mnie urzekły za bardzo. Te koty mnie urzekły za bardzo. Więc tak, postaram się wam ogólnie jakieś takie smaczki dotyczące kotów tutaj zapodać, bo ogólnie, no mówię, jestem mega kociarzem. Nawet ma takie łatki przy uszach, jak moja kicia. Miau. One chodzą za nami, jej! Chodźcie, chodźcie. Możemy skakać? Czy możemy się wspinać w sumie? Nie, no to jest świetne, to jest świetne. I tak samo istnie skakać nie możemy. Był zoom. Tak, tu jest zoom. Czy my możemy wejść tutaj gdzieś? Chyba nie. Skoczyć do wody również nie możemy, no bo oczywiście kicie wody nie lubią zbytnio. Chociaż zależy jeszcze od rasy teoretycznie, bo niektóre rasy bardzo lubią wodę, co jest w ogóle zadziwiające w kotach. O, tu nam coś kotek pokazuje. Może możemy również się wspinać tutaj. Ciśnij B, a my miałknąć. Ale mamy team, ale mamy zgraje kociarzy, no. Ale normalnie, gra o kotach. Gra o kotach. Ja się będę przez pierwszy odcinek na pewno jarał tym, więc od razu mi to wybaczcie. Hop, da się biegać. O, drapanko, ostrzenie pazurków. L i R. Czekajcie. Tak. Tak, 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 tak. A, w ten sposób. Możemy maszować to. Teoretycznie koty, drapiąc takie rzeczy, również zaznaczają teren. Oprócz tego, że koty się ocierają, zostawiając swój zapach, to również właśnie drapiąc różne rzeczy, typu właśnie korę drzew, czy meble na przykład w naszych domach, koty zostawiają w ten sposób swój znak, oznaczają terytorium, które potem mogą wykorzystywać właśnie przy polowaniach. I teoretycznie koty używają też swojego miauczenia po to, stricte. Czy koty w sumie to miauczenie sobie, z tego co pamiętam, wykształciły głównie przy oswajaniu przez człowieka. I to im właśnie zostało to miauczenie. Graficznie powiem wam, że w sumie gra nie powala. Jak na grę, która została wydana przed chwilą. Gra nie powala graficznie. Tak samo, jeżeli chodzi o koty. Koty bardzo nie lubią wody stojącej. Uwielbiają wodę płynącą, bo wtedy wiedzą na pewno, że jest to woda świeża. Dlatego różne tego typu właśnie jakieś fontanny dla kotów dosyć są często stosowane przez właścicieli. Właśnie po to, żeby koty miały poczucie, że ta woda nie jest taka zastała. Normalnie odezwał się ekspert od kotów, nie? Nie, no to jest świetne. To jest świetne. Czy ty wystawiłeś język? Nie. Zdawało mi się. To chyba nie jest kotka. No, tak jak właśnie wam mówię, gramy na 99% kotką. No chyba, że twórcy uważają te kolory za coś innego. No, ale moim zdaniem to jest trójkolor. Czyli jeżeli to jest trójkolor, to 100% kotka. Koty nie ma szans, żeby były trójkolorami. To od razu wam mówię. Jak się by na klawiaturze grało i myszce? No nie wiem, czy ten gameplay nie byłby bardziej taki wyraźny, powiem szczerze. Bo gram teraz na padzie, ale tym padem jest strasznie majtam, jeżeli chodzi o kamerę. Prawie mamy zbliżenie. Tak, wydaje mi się, że jednak myszką będzie lepiej grać i klawiaturą niż padem. Którym się miałczy?
No, tu są jakieś różne... różne stacje robocze. Trzymaj spację, aby wykonać serię skoków. Prawdziwe kitku. Tylko jak się miauczy? Ale tam się miauczy, dobra. To ewidentnie lepiej mi się to będzie chyba rozgrywać klawiaturą i myszką. Chodźcie tutaj, ziomki. Ziomki, poziomki, idziemy tędy. Tu może być jakaś znajdźka. Nie wierzę, że tak by po prostu zostawili tam opas. Chyba, że to jest drugie przejście. Tak też może być. Op. Nic nie ma otwartego, nic nie ma otwartego. Czyli jednak było to takie po prostu przejście skrótowe. Idziemy jeszcze raz. A co by tam? Liftem sprintujemy? Tego nam gra jeszcze nie wytłumaczyła. Chłopaki, czekajcie, już biegnę. No, chyba jesteśmy jedyną kotką tutaj. Gang kotów. Coś świetnego, naprawdę. Jaram się normalnie, jak nie wiem. Może zaraz jeszcze koci miętka będzie. Coś tu jest. To jest kocimiętka. Czy w sumie nie wygląda jak kocimiętka, bo kocimiętka jest niebieska. Tak toletowo niebieska. Oho. Dobre przejście. No, co my tu mamy? No, zaczyna się robić przejrzyściej. Trzymaj prawy, aby obserwować. Co mam obserwować? Czy mamy tutaj już... O kurde! Hop. I skaczemy. No kotki, uważajcie. No i to nie wyjdzie dobrze. Nie skacz. Nie, kicia. Ojej. O nie. Kitku. Ojej. Co tu się stało? No kuleje, tak, kuleje. Powiedz, że żyjesz. Ojej, nie róbcie mi tego. Ja nie mogę widzieć jak kotki. Coś się kotkom dzieje. No nie mówcie. Dlaczego te śmieci się ruszają? Tam chyba coś grzebie w tych śmieciach. Kraby. To inne ustrojstwo. I roboty może. Tak czy inaczej, nie krzywdzi się kitku. Nawet w grach. Oj, nóżka boli. Ale już jest chyba zdrowa. Nie wiem, czy nie będzie delikatnie za ciemno, czy mam tego mi trochę nie rozjaśnić. Nie wiem, jakich znajdziek możemy się tutaj doczekiwać. Czy w ogóle jakiekolwiek znajdźki tutaj będą?
Ziomki ona zapomniały już chyba. Ale Kici nic nie jest, dobra. Żyje, ma się dobrze. Śmieci nie chce jeść. Rower. Widać, że gierka jest już taka post-apo, że tak powiem. Nieudany skok, odblokowane osiągnięcie. Gdzie my jesteśmy? Martwe miasto. Gra chyba mi czyta w myślach. I słucha, co ja tutaj gadam do was. Jesteście niebezpieczni. To jakieś kleszcze? I co jeszcze? Kleszcze? Czy ja mogę na was polować? Czy ja mogę jakoś się skradać? Myślisz, że to jest dobry pomysł? No dobra, skaczemy, Kicia. Dzień dobry. Tak? Mam skakać? Dobra, doskaczę. Prawdziwe martwe miasto. Coś tutaj jest. Jakieś druty kolczaste. Kurde, co tutaj się dzieje? Co się stało z tym miastem? Dlaczego ono jest wymarłe? Porzucone roboty? Co tu się dzieje? Kolejna kamera. Czemu ty kiwasz? Dobra, jak kiwasz, to idę. Help? Pomoc? Czy tam znajdziemy pomoc? Ale to jest bardzo ciekawe, bo chyba koty raczej czytać nie potrafią. A przynajmniej mi nic o tym nie wiadomo. Moja na pewno nie potrafi. I w tamtą stronę. To idziemy. Follow me. Ale dlaczego tutaj coś... Dlaczego coś tutaj wierzę? To, że wie, że my tu jesteśmy, to jest mały pikuś, ale w sensie coś rozumnego tutaj jest. Coś nas poznaje, wie, że jesteśmy kotem. Zresztą same te zapiski, jak tutaj widzicie. Kocie. I coś myśli, że my jako kot potrafimy czytać. To jest bardzo interesujące. Skąd to wie? Woda? Czy my coś z tym możemy zrobić? Ciekawe. Mogę z tym skoczyć? Mogę z tym skoczyć. Mam jakieś wiaderko. No świetnie to wygląda, naprawdę. To jest świetne. Ja coś słyszałem tutaj? Nie, wiaderko. Wleć tam. Zepsuj, co masz zepsuć. Jesteś kotem. Znaczy, Kicia. Jesteś kotem. Zwal to. Jesteśmy mądrą kicią dodatkowo. I to bardzo mądrą kicią. Tylko żeby to nie ruszyło. Aha, prawdziwe koty. Muszę to robić. Jestem kotem. Jestem kotem. Prawdziwym kotem. Zwalę wszystkie. To farby. Może to jest jakiś achievement? Nie, niestety chyba nie ma. Chyba nie ma, szkoda, powinno być chukat. Dobra, gdzie mamy skoczyć? To jest lepsze pytanie. Gdzieś tędy? Tędy. Troszeczkę mnie irytuje to, że w tej grze follow me. To byliśmy chyba, tak? Czy nie?
Tak, tędy chyba wchodziliśmy. Irytuje mnie troszeczkę tylko to, że w tej grze nie mamy możliwości wpadnięcia. Po prostu się nie da. Jeżeli to będzie tak wyglądać, to trochę słabawo. Wiem, że to jest przygodówka, ale... Ale jednak... Dawaj, kicia. Wiedziałem, że to zrobisz. Wiedziałem. Tam już nic nie ma chyba, tak? Nie ma. Się nie pokalecz. Nie pokalecz nimia. Bo puszki się bardzo ciężko goją. Opuszki są jednymi z takimi bardziej wrażliwych miejsc właśnie dla kotów, bo koty mocno stąpają jednak tymi opuszkami i bardzo ciężko się to leczy. Zresztą moja kumpela dosyć taka bliska właśnie teraz ma taki problem z kotem, że kot się pokaleczył i bardzo, ale to bardzo ciężko się to goi. Co? O, ostrzenie pazurków na dywanie. To też znamy. Zły kotek. Ale widzę, z tego co patrzę, to jest dosyć taki... Czy to jest chyba jakieś więzienie? Nie, to nie jest więzienie. A może? Nie, to jest chyba mieszkanie. Ale takie dosyć... Dosyć takie, nie wiem, no... Stare mieszkanie. Z października, 11 października, dobrze pamiętam? Tak, October, November, December, tak. Październik, dobrze pamiętam. Wszystkie dywany zaliczamy. Żeby nie było. Jesteśmy prawdziwymi kotami. Coś tu jeszcze jest? Napij się wody, o. Normalnie zachowanie kotów. Strzałka kieruje nas tu w prawo. Coś tu jest napisane? To nie rozczytamy tego raczej, chyba nie. 90023. Kocia gra. Co to jest za język? Zakaz kapitalizmu? Kurczę. Oczywiście zwalone. Musiało być zwalone. Musiało być zwalone. Bo my tu nie możemy wejść. To było logiczne. Że co, mam tu wskoczyć? No nie wierzę. Jesteśmy kotem w wiadrze. Tylko trochę nam ten pałąk przechodzi przez główkę. Trochę nam pałąk przechodzi. No tak jakby było wszystko robione właśnie pod te koty. No biegnij, biegnij, biegnij. A, zniknął. Halo, cheaty. Halo, halo, co tu się dzieje? Czemu nam robaczki same z siebie znikają? Czemu nam robaczki same z siebie znikają? Co to ma być? O! Robaki, no biegnij! Ej, gra nam... nie! Czym ty jesteś? Walnij go łapką. Co tu się dzieje w tym świecie? Co tu się dzieje w tym świecie? Zauważyłem, że jak są te robaki, to my nie możemy biegać. Dopiero jak one znikną, dopiero możemy biegać. To jest trochę dziwne zagranie od twórców, ale jeszcze nie narzekam. Jeszcze nie narzekam. Podobno gra jest świetna. Ale ile w tym prawdy, nie wiem. Zresztą możemy przechodzić co po niektóre miejsca, ale... Tak jak tu na przykład, to jest coś ciężkiego do wejścia. I tam już nie mogliśmy. Miał.
trochę jak headcraby wyglądają. Oj, chyba Kiciuś musi uciekać. Uciekaj. Trzymaj lewy shift, aby biec. Zostawcie mnie. Jestem kitkiem. Nie wolno mnie krzywdzić. Uciekamy. Jesteśmy zwinnym kotem. Jesteśmy bardzo zwinnym kotem. O kurde, nie tu. Nie. Zostawcie mnie. Zostawcie mnie, robaki. Opa. Kleszcze są. Zostaw mnie, kleszczu. O nie. Nie wolno mnie krzywdzić. Ciężkie to. Udało się. Czymś się, bydaku, zaradzisz? Kitku nie wolno krzywdzić. Mam iść tam. Dobra, idziemy. Jak miałczę, to ewidentnie strzałki wtedy się klikają. To idziemy. Tam możemy wejść. Oczywiście zwalimy, co mamy zwalić. Nic nowego. Jesteśmy typowym kotem. Oczywiście to też zwalimy. Myślę jak typowy kot. Dziwne, że naprawdę twórcy nie postawili na taką normalną zręcznościówkę, tylko taką bardziej klikaną. Nic tu nie ma. Ja muszę wszystko zwalić. Op. Ale poleciało. No, ale poleciało. Ja jestem kotem, uświadom to sobie. Zwal to, kicia. Możemy to zwalić? Nie możemy tego zwalić, niestety. Nie wiem, czy delikatnie granie jest za głośno jednak. Wyraje czego od następnego odcinka to poprawimy. Miał? Tak, mamy iść? Dobra, to idziemy. Nic nie było. Dobra, ale to co mamy? Wiecie, tędy, w prawo. Co my tu znajdziemy? Wszystko się zatrzymało na 11 października. Dziwne. Co się wydarzyło w tym świecie? Co się wydarzyło w tym świecie? Czy tu możemy przejść? Czy nie możemy? Gdzie tędy? Aaa, nie. Każono mi iść tędy. To on tam nie doskoczy. Czyżby się robi teraz gra logiczna? Czyżby tak było? Czekajcie, może ja coś pominąłem. Tak przeleciałem szybko tędy. Być może coś tu pominąłem. Albo czegoś nie widzę. Aaaa! Mądre. Ups. Dobra, idziemy tędy. No i ty masz złe wspomnienia, kicia, z tym.
Masz złe wspomnienia z tym. Moi drodzy, ale jak na pierwszy odcinek to by było na tyle. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. No i pamiętajcie, że subskrypcje dla mnie są teraz dosyć ważne, bo pozwala mi się to bardziej rozwijać i właśnie grać w takie piękne, świetne gry. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał i mogę was tylko zapewnić, że z pewnością przejdziemy tą grę do końca. Grał dla was Shiro, trzymajcie się i żegna się z wami piękna na 99% kotka. Jeszcze raz trzymajcie się. Hej, hej!